Cześć! Witam Cię w kolejnym materiale MTG w praktyce. Dzisiaj pokażę Ci jak diagnozować, jak znaleźć, jak pracować z obszarem mięśnia biodrowo -lędziowego. Zapraszam! Na samym początku musimy... Testować i zdiagnozować pod kątem toniczności mięśniowej mięsień biodrowy i mięsień lędźwiowy. Mięsień biodrowy będzie wykonywał ruch zgięcia w stawie biodrowym oraz ruch rotacji zewnętrznej. Mięsień lędźwiowy większy będzie wykonywał ruch tak jak mięsień biodrowy, czyli zgięcie, rotację zewnętrzną i dodamy do tego jeszcze odwiedzenie. Stestujmy zatem te mięśnie oceniając jak one działają. Ustawiamy nogę do zgięcia, Ustawiamy nogę do rotacji zewnętrznej, druga ręka może stabilizować kolec po przeciwnej stronie i diagnozujemy. Utrzymaj, proszę. Mięsień działa, wykorzystujemy reakcję ucieczki. Utrzymaj, proszę. I mięsień obniża swój tonus mięśniowy. Dla nas jest to informacja, że mięsień jest normotoniczny, to znaczy jest on wydolny, działa poprawnie. Zdiagnozujmy zatem, jak działa po prawej stronie mięsień lędźwiowy większy. Wykonujemy sobie ruch zgięcia, rotacji zewnętrznej oraz odwiedzenia, a nasz ruch będziemy kierować w stronę Leżanki. Druga ręka, by wyeliminować kompensację z ruchu miednicy, stabilizuje kolec po przeciwnej stronie. Utrzymaj proszę nogę, nie pozwól opuścić nogi. Możemy zaobserwować, że mięsień lędźwiowy większy jest o obniżonym napięciu nerwowo-mięśniowym, co oznacza, że mięsień ten nie jest wydolny, a to z kolei może świadczyć o potencjalnych dolegliwościach które mięsień lędźwiowy może powodować. Jeśli mówimy o całym tym kompleksie mięśnia biodrowo-lędźwiowego, warto zwrócić uwagę, kiedy możemy z nim pracować. Jeżeli nasi pacjenci będą zwracali dolegliwości bólowe i uwagę na dolegliwości bólowe w obszarze swojego biodra albo w obszarze kręgosłupa lędźwiowego, ewentualnie będą zwracali uwagę na dolegliwości pogrzbietowej stronie kręgosłupa, idąc do prawej strony, warto zwrócić uwagę na ten obszar i tam dedykować naszą pracę. Wiemy, że mięsień lędźwiowy większy nie działa, mięsień biodrowy działa poprawnie. Pokażmy zatem, jak mięsień wygląda na modelu anatomicznym. Mięsień biodrowy wyściela talerz biodrowy od wewnętrznej strony i wędruje on pod więzadłem pachwinowym w kierunku kości udowej, gdzie razem z mięśniem lędźwiowym większym będą mieli przyczep końcowy. Mięsień lędźwiowy większy przyczepia się do przodobocznych powierzchni trzonów kręgów TH12L4L5 i wędruje tak samo pod więzadłem pachwinowym w stronę kości udowej. Aby zdiagnozować mięsień biodrowo-lędźwiowy, warto sobie skrócić te mięśnie do ustawienia zgięcia w stawie biodrowym, jak i w stawie kolanowym. Abyśmy mogli precyzyjnie wyznaczyć punkty, musimy mieć pole obszaru dolnej części jamy brzusznej mocno uwidocznione. Musimy sobie znaleźć punkty, twarde, kostne, jakim jest kolec biodrowy przedni górny po obu stronach. Warto się posłużyć na samym początku w nauce markerem, który będzie nam odnosił te punkty do siebie. Te dwa punkty będą wyznaczały linię, linię pomiędzy kolcami. Roboczo my nazywamy ją linią gumki od majtek. Ta linia będzie bezpośrednio łączyć dwa punkty. Na tę linię z kolei będzie szła linia idąca przez oś naszego ciała. Do wyznaczenia osi będzie ważny pępek i spójrzmy jak te dwie linie ze sobą się krzyżują. Mając już taką naniesioną topografię, będziemy mogli sobie w łatwy sposób zlokalizować mięsień lędźwiowy większy. Aby zlokalizować mięsień lędźwiowy większy, wystarczy, że w połowie długości Znajdziemy się pomiędzy kolcem biodrowym przednim górnym, a osią na linii gumki od majtek. Ta połowa będzie znajdować się w tym miejscu. Więc jeżeli ja manualnie będę chciał znaleźć mięsień lędźwiowy większy, który biegnie od osi w stronę kości łudowej, to wystarczy, że znajdę się, znajdę się w tym miejscu. Jeśli mówimy o tym punkcie, warto zwrócić uwagę, że on wyznacza krawędź mięśnia prostego brzucha, więc pracując z mięśniem lędziowym większym, chcemy być pod krawędzią mięśnia prostego brzucha. Dodatkowo, z racji tego, że mamy pewne cechy osobnicze, warto zwrócić uwagę, że jeżeli w tym miejscu nie znajdziemy naszego mięśnia, warto wyznaczyć sobie linię pomiędzy kolcem biodrowym przednim górnym a pępkiem. Wyznaczając tę linię, także możemy ją podzielić, na pół. Podoba Ci się ta forma pracy? Zerknij na wszelkie informacje, które znajdują się w opisie. A teraz przechodzimy do następnych technik. I zwróćmy uwagę, że te dwa punkty, gdybyśmy połączyli pewnym odcinkiem, dalej będzie się to wpisywało w zasadę krawędzi mięśnia prostego brzucha, więc my chcemy znaleźć się pod krawędzią mięśnia prostego brzucha. Zacznijmy sobie od pierwszego punktu, czyli połowy długości na linii roboczej pomiędzy kolcami biodrowymi. Wklejamy się delikatnie. Ja zawsze staram się mieć ten chwyt, gdzie opuszkami będę delikatnie mógł się wkleić palpacyjnie, warstwowo w tę tkankę. Nie chcę powodować wrażeń dolegliwości, traumatyzacji u pacjenta, jeśli bym chciał go tak stymulować poprzez taki mocny bodziec. Raczej staramy się, żeby nasze dłonie były ciepłe i chcemy delikatnie wkleić się w ten obszar. Aby mieć przekonanie i pewność, że jesteśmy w tym miejscu, wystarczy, że poprosimy pacjenta, aby delikatnie uniósł swoje kolano, co zaangażuje staw biodrowy do zgięcia. Wiemy, że mięsień lędźwiowy jest zginaczem stawu biodrowego, więc dla nas to będzie łatwe odniesienie, że jeżeli będziemy czuć pod palcami, że tę tkanka nas wybija ku górze, dla nas jest to informacja, że jesteśmy na mięśniu lędźwiowym. W takim wypadku wklejam się w ten obszar, Proszę pacjenta, by podniósł delikatnie swój, swoje kolano do góry. Czuję, że nic mi się nie napina pod palcami, więc wychodzę. Z racji tego, że mam prawo tak sądzić, że pacjent ma wyżej ustawiony ten brzusiec mięśniowy. Przechodzę na punkt połowy długości pomiędzy pępkiem a kolcem, znajduję się na tym obszarze i proszę pacjenta, aby podniósł nogę do góry. Czuję, że pod palcami tkanka wypycha moje dłonie. Co dla mnie jest. Przede wszystkim no, potwierdzeniem, że jestem w obszarze mięśnia lędźwiowego większego. Aby znaleźć mięsień biodrowy, wystarczy, że będziemy mieli odniesienie kolca biodrowego przedniego górnego. Ten kolec biodrowy będzie dla nas pewnego rodzaju topograficzną wskazówką, że chcemy pójść sobie delikatnie nad niego i palpacyjnie będziemy mogli sobie znaleźć Krawędź talerza biodrowego. I teraz od wewnętrznej strony, wklejając się naszymi palcami, staram się warstwowo-palpacyjnie docisnąć do talerza biodrowego. Mając wklejone palce w ten sposób, mogę zanurzyć się głębiej w tkankę. Oprócz mięśnia biodrowego, nic tam nie powinienem innego znaleźć, prosząc pacjenta o wykonanie ruchu zgięcia, ponieważ mięsień biodrowy taki ruch wykonuje. Jeżeli będę czuł, że tkanka mi się napina, czuję, że mięsień się skraca, przez co jest twardy i wypycha moje palce ku górze, dla mnie jest to potwierdzenie, że zlokalizowałem w odpowiedni sposób mięsień biodrowy. Na przykładzie modelu anatomicznego pokażę Wam, jak będą wyglądały techniki. Przede wszystkim musimy sobie zwrócić uwagę, że będziemy pracowali trzema technikami. Trzy techniki na mięsień biodrowy, trzy techniki na mięsień lędźwiowy większy. Zacznijmy sobie od mięśnia lędźwiowego większego. Wiemy, że przyczep początkowy znajdować się będzie bezpośrednio na przodobocznych trzonach TH12L4L5 i ten brzusiec będzie sobie wędrował dobocznie w jedną i w drugą stronę, w stronę, kości udowej. Więc na samym początku będziemy chcieli pracować wzdłuż przebiegu włókien. Posługując się markerem jako przykładem, jak ten mięsień przebiega, będziemy chcieli się na niego wkleić i pracować wzdłuż przebiegu włókien, czyli wzdłuż osi naszego markera. Więc będziemy wyznaczali sobie kierunek od osi ciała do bocznie. I będziemy starali się pracować z naszym pacjentem. Warto zwrócić uwagę, że dla niektórych może to być dosyć tkliwa praca, więc warto posługiwać się numeryczną skalą bólu. Skalą NRS. To jest 11-stopniowa skala od 0 do 10, gdzie 0 to jest brak bólu, 10 to jest ból nie do wytrzymania, 7 umownie to jest taki ból, który pacjent jest w stanie znieść. Powyżej 7 nie chcemy raczej z naszym pacjentem pracować. Więc jeżeli już pracujemy sobie wzdłuż, pytamy pacjenta, na ile to odczuwa, jeżeli dolegliwości wskutkiem naszej pracy ulegają zmniejszeniu, możemy przejść do kolejnej techniki. Technika w poprzek przebiegu naszego mięśnia, co będzie warunkowało dosyć większą reakcją bólową u naszych pacjentów, z racji tego, że będziemy traumatyzowali trochę tego pacjenta, będziemy starali się go delikatnie podrażnić, Poprzez taką pracę w poprzek naszych włókien. Trzecią z kolei techniką będzie technika zahacz i rozciągnij. Będziemy starali się wkleić na nasz mięsień, wybrać kierunek w stronę kręgosłupa, czyli wybieramy kierunek w stronę kręgosłupa, zostajemy już w tym miejscu, a nasz pacjent z ustawienia zgięciowego będzie prostował nogę. Pokażmy takim, w takim wypadku, jak pracować sobie też z mięśniem biodrowym. Znajdując kolec biodrowy, wchodząc po krawędzi talerza, wklejając się na ścianę wewnętrzną talerza biodrowego, chcemy pracować wzdłuż przebiegu włókien. Te nasze włókna biegną jak moje palce. To znaczy, na samym początku będziemy chcieli pracować wzdłuż przebiegu włókien, w myśl zasady z mięśniem większym, potem pracujemy sobie w poprzek i technika trzecia zahacz i rozciągnij. Wklejamy się w tkankę. Rozciągamy do szczytu talerza, trzymamy, pacjent będzie wykonywał ruch do wyprostu stawu biodrowego i stawu kolanowego. Jeśli Cię interesuje taka forma pracy pod kątem diagnostyki, pracy z ludzkim ciałem w sposób strukturalny, jednocześnie fizjologiczny, zapraszam Cię na szkolenie z masażu tkanek głębokich w ujęciu klinicznym, które organizujemy w większości głównych miast w naszym kraju.